strony Kuba i dzisiaj będziemy pokazywać moją hodowlę, ale zanim to, co się zmieniło, to poproszę żebyście zostawili łapkę w górę, nie jedną, a na przykład 5, 6, albo 7, jak... No, poproszę was, bo i subskrypcję zostawcie, bo wtedy macie powiadomienia o na nowym kanale. Na naszym kanale. Na moim kanale, przepraszam. No i polecam też oglądać live'y. Bo na nich się trochę dzieje. Jak chociaż jedna osoba wie, to dostanie gorące pozdro! Od Bobo, bo chyba kiedyś lubią go. Dobra, u pierwszego mojego największego pająka. O tego, który... On się tak dobrze schował, że go nie widać, to może wydajmy mu spokój. Kolejny pająk, to już jest nowy pająk. Wczoraj go złapałem. O nie, uszyłem go i uciekł do nory. To jest jego, wiesz, gdzie, tu ma norę, tu ma terrarium takie, tu ma norę. Weszedł akurat do tej nory, bo ma norę pod liściem. Następny pająk jest już całkiem dużych rozmiarów. Jest to o taki kątnik. Ja też go wczoraj złapałem u babci. No, takie ma terrarium. Jeszcze kolejny pająk. Jest tu. Gdzie on? A! Tu w liściu się schował, ledwo go widać, ale tu ma takie terrarium. U tego pająka prawie nic się nie zmieniło, poza tym, że wyliniał. Tak, wyliniał, ale wylinkę gdzieś wrzucił na dół. Nie wiem, może ją zjadł. Choć to nie jest realne. Ja wiem, tylko co tak wrzucił. I pająk, którego złapałem dzisiaj u babci. On się teraz skulił i udaje, że nie żyje. No ja wiem. Z poprzedniego doświadczenia wiem, że jak złapię pająka i mu nic się nie stanie, nie będzie widać żadnych ran, to nie żyje, bo raz miałem kątnika rdzawego, złapałem u mojej kuzynki przedwczoraj i on mi niestety, ale uciekł, bo tak dobrze udawał, że umarł, że myślałem, że serio umarł. Dobra, to... to dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek i dzisiaj wyjątkowy dla was będzie z intrem, bo wczoraj miał być. Z jakim intrem? Z zakończeniem takim fajnym z piosenki Teledysk Young Rudix, bardzo fajny, wiecie, rapper. Dobra, to możecie tego teraz posłuchać, bo już będzie koniec tego. Mimo wszystko to, co robię, robię po swojemu. Truskawki, nie siatki, ja wygrzebu jeżdżemu. Gdy piekę pieczywo, to zawsze z brokułem, więc nie pochlebej sobie, bo dostaniesz bułę.